Polska Mówi, Bogdan Ulka, dzień dobry, i pan Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury. Dzień dobry. Dzień dobry. Niepokojące wieści dochodzą ze strony Najwyższej Izby Kontroli. W ubiegłym tygodniu został opublikowany raport, w którym okazało się, że tylko w województwie lubuskim, bo to zostało przebadane, tylko w województwie lubuskim 70% producentów mięsa stosuje antybiotyki, a w przypadku indyków i drobiu, znaczy kurcząt, aż 80%. Co my tak naprawdę jemy? Ja myślę, że to jest tak czy tak zaniżona statystyka. Niestety najwięcej zła przez stosowanie antybiotyków wprowadzili lekarze weterynarii i hodowcy, czy też może nie hodowcy, bo to są producenci zwierząt. No niestety jemy obciążające chemicznie nas organizmy, zanieczyszczenia genetyczne również, które tak samo źle działają na nasz organizm. I to jest przyczyna lawinowego rozwoju chorób cywilizacyjnych, bo to jest takie coś, to określenie, które pozwala nam w spokoju umierać, ponieważ ta rozwijająca się cywilizacja nie nadąża za szkodliwością podstępu, który łykamy, że to jest postępowe rozwiązanie. Nie ma takiej potrzeby, żeby stosować antybiotyki w takiej ilości, jeśli tylko przez moment potrafilibyśmy być realnie postępujący, to po pierwsze tam w tym produkowanym mięsie na anabolikach, można powiedzieć, czyli na... No i powiedzmy wprost, takie mięso, takie jedzenie wyjaławia organizm. Oczywiście wyjaławia i obciąża. My nie potrzebujemy tak dużej ilości białka. My nie potrzebujemy tak dużej ilości tłuszczu. Nie potrzebujemy tak dużej ilości skrobi. Natomiast organizm potrzebuje błonnika. Błonnik, jeszcze raz błonnik. Dlaczego błonnika? No, dlatego, że to jest karma, prebiotyk, inaczej trzeba by to naukowo określić. Prebiotyk, który uaktywnia probiotyczną mikroflorę w naszym układzie pokarmowym. Natomiast jeśli my naładujemy tyle mięcha obciążonego pozostałościami toksycznymi, to niestety mamy problem z jelitem, mamy problem, jak wyjść z ubikacji, bo śmierdzi, i mamy problem ze swoim osłabieniem, ze zniechęceniem, z ciągłym zmęczeniem, z podatnością na różnego rodzaju stany zapalne, infekcje, bo właśnie takie pożywienie jest zaprzeczeniem tego, co zalecał Hipokrates. Hipokrates mówił, że człowiek powinien zrobić wszystko, żeby jego pożywienie było lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Takie mięso zagniwa w naszym układzie pokarmowym. No. Problemy z jelitem grubym to są przede wszystkim właśnie te wszystkie toksyny, które otrzymujemy w mięsie, ale w warzywach tak samo, w pszenicy, o której pewnie poprzednim razem mówiłem, pszenica dziś jest niestety trującym pokarmem, bo tam jest tak dużo azotynów, azotanów, że to jest... I to wszystko przez nawozy, tak? Oczywiście, że tak. Wszystko przez chemię. Nie można chemizować. Chemizacja to jest nic innego jak biobójczość. Jest takie proste przekazanie: nie zabijaj. Człowiek myśli o sobie, żeby nie zabijać człowieka. My nie wiemy, nauka nie wie, nauka nie zdefiniowała życia. Nie zabijaj, bo życia nie dałeś. Stwórca, który dał to życie, ta istota, z jego istoty, z jednej komórki powstaje życie, bo nasze życie powstaje z jednej komórki, życie mikroorganizmu, rośliny, zwierzęcia z jednej komórki. Ale nie można go zakłócać. Jeśli my myślimy, że wspieramy życie zwierzęcia, rośliny, stosując na przykład antybiotyk dla zwierząt, czy glifosat, czy jakiekolwiek inne chemiczne związki, absolutnie nie, czynimy źle. Owszem, mikroorganizmy, proszę pana, mają tą siłę, że one szybko zmutują, ale zwierzę nie jest w stanie zmutować, człowiek nie mutuje tak szybko, potrzebne nam... No, przepraszam, zwierzęta rzeźne i tak nie są przeznaczone do długowieczności. Tak, tylko tu się liczy interes. Tak, tylko że one zostawiają toksyny, bo ich układ pokarmowy nie jest w stanie sobie z tym poradzić.
I to wszystko dostarczamy w dużych kilogramach, ładnie wyglądające, barwione i tak dalej. Dla... No dobrze. Przepraszam, że wpadam w panu, tak? Panu w słowo. Jeżeli ta żywność jest taka zła, a jednocześnie remedium na to wszystko ma być błonnik, to gdzie tego błonnika w czystej postaci szukać? No w czystej postaci w roślinie, ale uprawianej, a nie produkowanej przy pomocy chemii. Trzeba po prostu poprosić to życie, które jest w glebie, żeby współpracowało z rośliną, bo im więcej damy chemii, to życie w glebie umiera. No, to bardzo poetycznie pan powiedział, no tak, poprosić no. to życie. Ale to w jaki sposób mamy poprosić Ale to życie? Czy mamy wierzyć tym wszystkim, którzy reklamują swoje produkty jako produkty ekologiczne? Po pierwsze, nie produkty. Proponuję, żeby wszyscy pamiętali się, wszystko, co dotyczy styku przyrody, natury, jest wytwarzane. Stwórca nie produkował, stwarzał. Przyjacielem najbliższym stwórcy jest rolnik. To jest najstarszy zawód, który jest konserwatorem naszej planety Ziemi. I jeśli będziemy, bo pan mówi, żegnał się pan, zapraszamy. Proszę bardzo, to powiedzmy zarządzajmy, sterujmy, bo to jest nowoczesne. Już ten czas menedżerem będę tego życia w glebie. Ale można go pogłaskać, poprosić, żeby chciało współpracować z rośliną i będzie. Przecież taki zwyczaj kiedyś, my swoich poprzedników nazywamy, bardzo chętnie etykietyzujemy, chyba dla lepszego samopoczucia, że to byli prymitywni ludzie. Przecież kiedyś nasiona warzyw wkładano do ust, trzymano w ślinie przez dłuższy czas, i bo to oczywiście były nieduże w ogródkach zagoniki marchewki, pietruszki, kopru. Co robiliśmy? Dziś medycyna to potwierdza. To przekazywaliśmy nasze potrzeby, nasz stan kondycji. Roślina jest po to, żeby nas wspierać. My żyjemy w łańcuchu życia. I łańcuch zaczyna się od mikroorganizmów, przez rośliny, zwierzęt i człowieka. Dziękuję bardzo. Do tego łańcucha, do tego tematu jeszcze wrócimy. Pan Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem, Dziedzictwo Natury.